Dzień dobry Państwu. My jesteśmy z takiej dużej miejscowości na północ od hauptstolicy Subfurtu. Nazywa się Nieszczecin, w związku z tym też w tym programie tam jest pomyłka używania nazw starych. Nieszczecin jest to oczywiście miks Szczecina i Stettina. Ja oczywiście tutaj chciałbym Państwu też powiedzieć, że jeśli chodzi o czasoprzestrzeń, to nie można tego rozdzielić. Ani nie można mówić tylko o czasie, ani też nie można mówić o przestrzeni. W związku z tym czasoprzestrzeń jest jedna. Ten błąd my popełniliśmy również tworząc stowarzyszenie na początku. W związku z tym teraz mówimy cały czas o czasoprzestrzeni. No tak, w tamtym roku miałem przyjemność brać udział również w tym projekcie. Zajmowaliśmy się wówczas dwoma projektami, czyli Grecy i Żydzi. Oczywiście dzisiaj też będziemy słyszeć o warsztatach w Zgorzelcu, które się odbyły na temat Greków. Szalenie jestem zainteresowany właśnie tym działem. Chciałbym też powiedzieć, że my nadal jakby interesujemy się na północy tymi dwoma tematami, czyli o Żydach i o Grekach. Tutaj też przy okazji sugeruję Państwu, żeby jednak założyć własną grupę tematyczną. My od tamtego roku prowadzimy grupę na Facebooku pod tymi dwoma nazwami. To jest jakiś efekt później już funkcjonowania dalej tych warsztatów. Jedna i druga grupa funkcjonuje. W jednej bardzo dzielnie prowadzi ją Andrzej Kotula, specjalista, który w tamtym roku też występował w czasie tego filmu. Wiem, mam dokładnie 20 pokończymy. Zaczęliśmy za 10. W związku z tym mogę spokojnie mówić. Proszę mi nie burzyć harmonii wystąpienia. W związku z tym kończąc wątek tego, jaki jest efekt tych warsztatów. Efekt jest tego, że dalej funkcjonujemy i interesujemy się poprzednimi warsztatami. I jeśli chodzi o Greków i Macedończyków, grupa się rozwija. Dawni mieszkańcy Polic przyłączają się właśnie poprzez tą grupę i już grupa sama zaczyna wreszcie wrzucać zdjęcia, podpisywać, opisywać to. W związku z tym mam nadzieję, że w przyszłości również będzie jakiś zlot Greków i Macedończyków. Ja tutaj świadomie mówię o Grekach i Macedończykach, ponieważ jako Polak zawsze myślałem tylko i wyłącznie o Grekach, że to Grecy przybyli. I podczas tych warsztatów odkrywaliśmy Nową Amerykę poprzez to, że oprócz Greków również i Macedończycy funkcjonują w tej historii. To jest bardzo ważne, ponieważ żeby zrobić ten warsztat teraz, tegoroczny, poznawaliśmy właśnie między innymi Greków, którzy też nam tutaj pomogli. Jedną z pierwszych naszych spotkań czerwcowych było spotkanie właśnie w restauracji greckiej, która była prowadzona przez potomka, czyli chyba syna Greków, którzy przybyli w latach 40. do Polic. Oczywiście wtedy też dyskutowaliśmy na temat Greków i Macedończyków i właśnie właściciel restauracji greckiej mówił, że nic nie chce słyszeć o Macedończykach. W związku z tym te wszelkie różne sytuacje również w czasach współczesnych funkcjonują, że do tej pory nie mogą dojść do porozumienia Grecy i Macedończycy. Gdybyśmy weszli znowu w przestrzeń pogranicza grecko-macedońskiego, to byśmy wówczas widzieli przeróżne konflikty, które nadal funkcjonują.
Oczywiście jesteśmy daleko od Bałkanów. Na razie oczywiście w Unii Europejskiej mamy dwa państwa, które są razem z nami w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości Macedonia również będzie w Unii Europejskiej. To jest jedność, to jest bardzo ważne. Jedna z osób, która wystąpiła w warsztatach smaków, Marika Pirveli z Gruzji, mówi właśnie o tym, o jedności, różności i różnorodności w jedności. W związku z tym to jest jakby takie hasło, które nas jakby zainspirowało do dalszych działań. Marika Pirveli, za chwilę dziewczyny będą o tych osobach mówiły, jest naukowcem na Uniwersytecie Szczecińskim. Ale też właśnie chciałem powiedzieć Państwu, że nie tylko spotykaliśmy ludzi, którzy prowadzą biznes w Dniu Szczecinie, czyli w, tak jak my to nazywamy, w Nowym Jorku w Europie, ale również tych naukowców, którzy też powinni się spotkać. I takim efektem później, po tym naszych warsztatach, zaplanowaliśmy już 8 grudnia zrobić jeszcze jedno spotkanie ze wszystkimi bohaterami naszych warsztatów. A spotkaliśmy się ponad, nie wiem, blisko 30 osób mieliśmy okazję poznać, ale my nadal będziemy dalej poszukiwać, żeby tworzyć tą jedność w nowej Ameryce. W związku z tym następnym krokiem jest spotkanie 8 grudnia, gdzie zaprezentujemy film, ponieważ z warsztatów powstał 40-minutowy film, który był prezentowany 2 dni temu w Liceum Plastycznym, ponieważ chcieliśmy, bo zawsze jest największy problem też z uczestnikami tych warsztatów, chcieliśmy połączyć również 3 szkoły, żeby to było grupa, która mogłaby się wreszcie spotkać, nie tylko jedna szkoła. Stąd tutaj mamy Liceum Plastyczne, przepraszam, Liceum Ogólnokształcące numer 1. Mamy oczywiście również plastusiów, jak my ich nazywamy w Szczecinie, czyli Liceum Plastyczne, ponieważ chcieliśmy jednak, żeby humaniści, jedni i drudzy, ale ci bardziej praktyczni też nam pomogli, żeby powstała taka konstrukcja, jaką Państwo widzicie tutaj na sali, w sali wystawienniczej. Poszliśmy w dość taki typowy kicz, ale też oczywiście jest to dla nas drapacz chmur, ponieważ wiadomo, że New Szczecin to charakterystyczne miejsca jak Manhattan, metro, drapacze chmur i ujście Odery, czyli delty Odery. W związku z tym serdecznie oczywiście zapraszamy, ponieważ Nowa Ameryka to również emigracja w Nowej Ameryce. Czekamy na Was wszystkich przybyszów. Tam najlepiej się mieszka, poza oczywiście hauptstolicą. To jest potwierdzenie też tego, jeśli Państwo obejrzycie ten film, to potwierdzenie tego, że ci ludzie się uśmiechają, są szczęśliwi. Przybysze do Nowej Ameryki, do Nowego Szczecina, New Szczecina, to ludzie szczęśliwi, ludzie sukcesu, ludzie, którzy odnaleźli sobie w tym miejscu pewne szczęście. Na końcu właśnie filmu jest motyw, gdzie ludzie po prostu uśmiechają się spontanicznie, nie na życzenie. Co tu jeszcze dodać? 10 minut miałem mówić, w związku z tym. Dzieci będą teraz mówić, właściwie młodzież. Jest to pierwsza klasa liceum numer 1, w związku z tym to też jest dla nich duże obciążenie, ponieważ z jednej strony walczą z ogromną ilością ze sprawdzianów, a w międzyczasie też odbywają te pewne zajęcia, które są zajęciami dodatkowymi, za co serdecznie Wam dziękuję. Teraz również publicznie Wam dziękuję za to, że chcieliście znaleźć ten czas przy tym trudzie przeróżnych kartkówek, sprawdzianów.
na początku waszej drogi. Mam nadzieję, że też ta różnorodność wam w jakiś sposób pomoże w przyszłości, ponieważ oczywiście też rozmawiamy też dużo prywatnie, też mówią między innymi, że chcieliby ewentualnie studiować za granicą, w związku z tym mam nadzieję, że wrócicie po tym wszystkim do Nowej Ameryki. Ja bym chciał oczywiście, jeśli również by padły te nazwiska przy waszej prezentacji tych wszystkich osób, ja później będę oczywiście, jeśli będziecie potrzebowały dopełnienia, to też będę służył pomocą. Nie wiem, kto zaczyna. Dzień dobry. W ostatnim czasie mogliśmy uczestniczyć w warsztatach, podczas których udało nam się zapoznać z nowymi kulturami, tradycjami przybyszów, którzy zamieszkali w Szczecinie. Poznaliśmy ciekawe i otwarte osoby, które do Polski przybyły w poszukiwaniu pracy za namową drugiej połówki lub po prostu z chęcią rozpoczęcia nowego życia po trudach, jakie spotkały ich w ich państwie. Choć wielu z nich uważa Polskę, a konkretnie Szczecin, za swój dom, to wciąż tęsknią za dawnymi czasami i tradycjami, smakami. Tak więc miksują kuchnię polską i własną, tworząc właśnie smaki Nowej Ameryki. Pierwszą osobą, którą odwiedziliśmy, był pan Ramazan z Turcji. W Polsce mieszka od 1979 roku. Jest jednym z najstarszych mieszkańców Nowej Ameryki, a przeprowadził się do Szczecina za namową swojej żony Polki. Prowadzi turecką restaurację z kebabem, gdzie tworzy dania według tradycji tureckich, ale jego małżonka sprawnie wplata również elementy polskiej kulinarii. Razem pracujemy już wiele lat i bardzo podoba im się taki stan rzeczy. Ramazan uznaje Szczecin za swój dom i choć tęskni, to to jest mu bardzo dobrze. Następnie odwiedziliśmy restaurację Katmandu, gdzie Ganasz, choć jest menadżerem, wie wiele o kuchni i opowiadał nam zwyczaje indyjskie i nepalskie. Indyjskie smaki to przede wszystkim wyraziste, korzenne przyprawy jak curry czy imbir. Ganasz odwiedza swój kraj, Nepal, bardzo często, ale zawsze wraca, ponieważ właśnie u nas, w Szczecinie, może rozwijać się i po prostu czuć dobrze. Kuchnia Azji Wschodniej jest również przede wszystkim wegetariańska. Oczywiście mięso, na przykład kurczaka i jagnięce, jest też bardzo popularne, ale podstawę tworzą świeże warzywa i owoce. Ganasz nie uważa, aby gotowanie i miksowanie różnych kuchni było najlepszym pomysłem, z prostego powodu, że sam nie czuje się wystarczająco uzdolniony, aby łączyć tak inne kuchnie. Niemniej chętnie sam próbowałby już przygotowanych, tak połączonych dań. Poszliśmy również do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, gdzie miłe państwo opowiadało nam o smakach, jakich pamiętali z młodszych lat. Kuchnia Kresów charakteryzuje się dużą ilością kasz gryczanych, jaglanych i jęczmiennych, a także chlebem najbardziej kulikowskim. Niestety w tamtych czasach jedzenie było ograniczane przez wojnę, więc z wielką radością była jedzona również kajta i galaretki ze świeżymi owocami. Mięso było dość ograniczone i drogie. Wspomnieli państwo jednak, że było jedno z ulubionych dań. Oraz buraczki gotowane w śmietanie. Oczywiście i barsz ukraiński, pierogi ruskie, które były modyfikowane przez różne wędrówki z Kresów do Polski i Lwowa, były smakami z dzieciństwa, które też o tym przypominały. Odwiedziliśmy
Również wykładowcę na Uniwersytecie Szczecińskim Wydziału Filologii, pana Haralda Nilsena, wykłada filologię skandynawską i chętnie opowiadał nam o tradycjach tam przyjętych. Kuchnia norweska bo stamtąd pochodzi profesor, charakteryzuje się dużą ilością zjadalnych ryb, mięsami, najbardziej jagnięcym, gotowanym w sposób tradycyjny na gałązkach świerkowych. Również pana żona wspomniała, gdy wracają do Norwegii, nieczęsto gotuje, ale gdy już to robi, to tworzy polskie potrawy, na przykład kotlety mielone lub proste zupy. Kuchnia polska podoba się panu profesorowi, a najbardziej pierogi i mięsa oraz desery. Pan nic podobnego w Norwegii nie znalazł, dlatego bardzo mu to przypadło do gustu. Mieliśmy również okazję poznać rodzeństwo Gruzinów, panią Marikę i Zurę Pirveli. Pani Marika jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim, a jej brat aktorem i reżyserem w ich własnym teatrze. Opowiedzieli nam, że kuchnia gruzińska bardzo różni się od polskiej i czasem trudno odnaleźć składniki oryginalne, takie jak są używane w Gruzji. A więc kiedy gotują, używają technik i składników dostępnych w Polsce. Tak tworzą kuchnię Nowej Ameryki. Tworzą z czegoś zwykłego dla nas, coś, co godnie może reprezentować właśnie takie kulinaria. Z Gruzji poznaliśmy również pana Dawida, który prowadzi gruzińską restaurację Imereti. Podstawą tej kuchni również jest, jak przy indyjskiej, wyraziste smaki naturalnych przypraw. Mięso, najczęściej z kurczaka, przyprawiane jest inaczej w każdej części kraju. Również każda część Gruzji ma swój własny przepis na tradycyjne ciasto wypełnione różnymi produktami. Przyrządzona tak potrawa oszczona jest nazwą danego miasta w Gruzji, w której właśnie powstała. Jeżeli pan Andrzej chce coś dodać, to zapraszamy. My już dziękujemy. Jeszcze pytania. Bardzo dziękuję. 20 minut prezentacji. Widzicie, jesteśmy bardzo rzetelni. Oczywiście czekamy na jakiekolwiek pytania z sali. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank. Dziękuję już za to bardzo serdecznie. Podziękowania do Liceum Ogólnokształcącego i do Liceum Plastycznego w Szczecinie. Czy są pytania? Mówiłem, że młodzież sama przeprowadzała wywiady i ta ich relacja jest oparta na tych wywiadach, a zdjęcia też sami robili? Zdjęcia nie były robione przez nich. Przyznaję się, że bardzo dużo też robiłem zdjęć samodzielnie. To jest wszystko jeszcze do pewnego procesu, bo brakuje trochę zdjęć na tych pocztówkach, które chcemy zrobić jeszcze z Nowego Szczecina. W związku z tym będziemy jeszcze dopełniać. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy też fachowca Dominika Sienkiewicza, eksperta, który też opowiadał o filmie. Dominik Sienkiewicz był montażystą tego filmu. W związku z tym mamy też film dość profesjonalnie zrobiony, który też będzie teraz przetłumaczony i umieszczony na stronach internetowych. Mamy nadzieję, że to jest pierwszy krok, tak jak mówiłem na początku. Mamy forum na Facebooku. 8 będziemy prezentować, jeszcze raz przypomnę, publicznie film z udziałem bohaterów, a dalej będziemy poszukiwać naszych przeróżnych
tutaj bohaterów. Na przykład powiem Państwu o osobach, które nam odmawiały i wypowiedzi, i fotografowania, bo nie wszyscy się zgadzali. Przede wszystkim musimy jeszcze dość intensywnie popracować przy grupie Wietnamczyków. Wietnamczycy nam odmawiali i musimy mieć takiego przewodnika, który nam jednak otworzy drzwi do tej grupy. Tutaj jest sporo zdjęć takich, które dokumentują krajobraz. Stąd później dyskusja, żebyśmy wkomponowali te zdjęcia i dorysowali graficznie łączniki na tej prezentacji. W związku z tym to są różne miejsca i w Szczecinie, i w Policach, ponieważ też Police były dla nas bardzo istotne. Oczywiście będziemy jeszcze wchodzić dalej w te tematy. W związku z tym mam nadzieję, że z Liceum Jedynką będziemy dalej współpracować, jak i z Szkołą Plastyczną. Dyrektor Liceum Plastycznego powiedział, że film jest świetną edukacją i on chce ten film również prezentować w swojej szkole, jakby pokazując tą różnorodność Szczecinian. Ponieważ też proszę zwrócić uwagę, że a propos nazwisk, to oczywiście idziemy do szewca Schmidta, ale idziemy do Turka i nie znamy tak naprawdę indywidualnie, kim jest ten ów Turek, który robi dla nas jedzenie. W związku z tym mam nadzieję, że poprzez ten projekt również będziemy propagować indywidualne osoby. Osoby, które mają również imię i nazwisko. I ja mam tutaj pytanie do Was, bo ciekawi mnie, jak to dla Was było, jak spotkaliście tych wszystkich osób, słyszeliście o tych różnych potraw, czy próbowaliście na przykład gotować takie jednej potrawy, czy może dowiedzieliście się więcej o tym, jak oni się tu czują w Szczecinie? Możecie trochę coś po prostu powiedzieć o tym, jakie to robiło dla Was wrażenie? Tylko kilka takich słów. Wrażenie na nas robiło duże, ale że przychodziliśmy w czasie ruchu restauracji, nie tak po godzinach zamknięcia, nie byliśmy w stanie ugotować, dostawaliśmy próbki jedzenia. Opowiadali nam się, jak czuli, jak zostali przyjęci, jakie największe niewygody były dla nich związane z przyjazdem. Jak na przykład przyjeżdżali z Syrii albo z Turcji do nas, to był największy szok dla nich pogodowy oraz języka, bo jednak był trudny, no, a zima mroźniejszy w porównaniu do tych. Czują się dobrze, z agresją się takim albo nietolerancją z osobami, którymi przeprowadziliśmy wywiad, nie spotkały. Ogólnie to właśnie mówią, że się im bardzo podoba w Polsce, od dłuższego czasu są. Nie czują przeciwności losu. No powiedzcie trochę, ale to też... Kiedy byliśmy w syryjskiej restauracji, to właśnie pan opowiadał nam, że wie, jaka jest sytuacja w Syrii i że chciałby wrócić do swojego kraju, no ale nie może i stara się wspierać jakoś swój kraj, wysyłając różne pomoce. Ale mówił, że w Polsce bardzo mu się podoba i gdyby mógł, to oczywiście wróciłby do siebie, ale na razie nie chce nigdzie wyjeżdżać poza Polskę. Dla niego tutaj jest najlepiej. Po prostu to, co ci wchodzi do głowy. Nie? No, te wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy, były bardzo otwarte i opowiadały nam kawałek swojego życia. Szczególnie jak byliśmy u towarzystwa z Kresów i Lwowa,
Opowiedzieli nam, jak się czuli podczas wojny i że te chwile, kiedy mogli na przykład spróbować po prostu obiadu, były dla nich najlepsze, bo no po prostu mogli odpocząć od tego wszystkiego i skupić się tylko na jednej rzeczy. Z Turcji dużo osób nam mówiło, że podoba się w Polsce, no ale najtrudniej jest z językiem, chociaż jak my rozmawialiśmy, to bardzo dobrze mówili po polsku. I sama byłam zaskoczona, że tak dobrze potrafią. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch eine Frage. Dziękuję bardzo serdecznie. Myślę, że mamy jeszcze troszkę czasu, chociażby na jedno pytanie. W której restauracji, czy w którym barze było najlepsze jedzenie i co to było? Ja tylko dodam, że tak naprawdę niewiele restauracji nas częstowało czymkolwiek. Nie wiem, czasami czuliśmy się może niezbyt komfortowo w tym momencie. Ja powiem tak, że ja wypiłem na przykład kawę grecką i jestem pod wrażeniem kawy greckiej. I tutaj dziewczyny mogłyście tak naprawdę wspomnieć też o tej kuchni syryjskiej. Kiedy odwiedziliśmy tą restaurację z kebabem, to dostaliśmy bardzo dobrą herbatę, taką podaną bardzo ładnie. I także odwiedziliśmy tą syryjską restaurację, gdzie poczęstowali nas chlebem i różnymi pastami, które różniły się od siebie i były bardzo wyraziste i smaczne. Vielen Dank. Wir haben noch zwei. Dziękuję bardzo serdecznie. Mamy jeszcze 2 minuty i pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie na ten smaczny temat. Chcę tylko powiedzieć, że na jednym ze zdjęć widzieliście Państwo tam restaurację Ukraineczka. I chciałem tylko powiedzieć, że tą restaurację prowadzi dziewczyna, która przez 10 lat mieszkała w Subfurcie. Dlatego też od nas eksportujemy dobre rzeczy. Tak? Brawo, brawo za czujność. Gratuluję. Faktycznie pani Irena jest tutaj ze Słubic, z tej części, nie wiem właściwie z której strony, czy wschodniej, czy zachodniej, bo ciągle jest pomieszane te kierunki Nowej Ameryki. Pani Irena opowiadała o tej części miasta. Mówiła, że bardzo żałuje, chciała przyjechać, ale jak zwykle wszyscy ci, którzy prowadzą restaurację, to cały czas biegają i zajmują się swoim biznesem. W związku z tym serdecznie pani Irena pozdrawia. Tutaj też wspomnę o pani Irenie, ponieważ ona robi też pewien miks w Nowej Ameryce, ponieważ prowadzi nie tylko restaurację ukraińską, ale również dom litewski. Oczywiście państwo moglibyście zadać sobie pytanie, dlaczego dom litewski? Przecież... Tak? Brawo. Mąż z Litwy. A. Kiełbasowski. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam aufhören. Also an. Dobrze, panie Andrzeju, musimy chyba kończyć powoli. Jeszcze raz wskazówka. 20 minut jest na prezentację, 10 na pytanie i dyskusję. I jak widzimy, już po pierwszej prezentacji czekały nas liczne pytania. Abyśmy mogli odpowiedzieć na nie wszystkie, a i tak udać się na przerwy punktualnie, musimy po prostu czasami przyspieszyć. Bardzo serdecznie dziękuję za ten występ. Który jest również zaprezentowany niedługo w internecie. A 8 zapraszamy do Szczecina na godzinę 18. Szczegóły na profilu Smaki Nowej Ameryki, właściwie Smaki New Szczecina. Jeszcze raz dziękuję.